Miliard euro na wsparcie eksportu produktów rolnych, w tym zbóż z Ukrainy, zakłada wspólna deklaracja Komisji Europejskiej i innych europejskich krajów, w tym Polski. Komisja Europejska, Polska, Czechy, Rumunia, Słowacja, Republika Mołdawii i Ukraina, a także Europejski Bank Inwestycyjny, Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Bank Światowy we wspólnej deklaracji zapowiedziały wsparcie eksportu produktów rolnych, w tym zbóż z Ukrainy. W dokumencie czytamy. W ramach odpowiedzi Unii Europejskiej na rosyjską agresję na Ukrainę, Komisja Europejska i sąsiadujące z nią państwa członkowskie Unii Europejskiej utworzyły 12 maja 2022 roku korytarze solidarności Unia Europejska-Ukraina. Korytarze solidarności to kluczowe korytarze dla ukraińskiego eksportu rolnego, a także eksportu i importu innych towarów. Aby utrzymać i dalej zwiększać możliwości korytarzy solidarności, mobilizujemy znaczne inwestycje w ramach różnych istniejących programów unijnych i krajowych. Należy kontynuować ułatwienia administracyjne i operacyjne, w tym usprawnić procedury przekraczania granic oraz potrzebne są większe środki finansowe. I tak w trybie pilnym Unia Europejska ma przeznaczyć 250 milionów euro w grantach na wzmocnienie korytarzy solidarności. Środki na zwiększenie ich przepustowości w wysokości 50 milionów euro mają popłynąć także z unijnego mechanizmu Łącząc Europę. Z kolei Europejski Bank Inwestycyjny oraz Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju mają przekazać po 300 milionów euro na projekty odpowiadające celom korytarzy solidarności. Środki na ten cel w wysokości około 100 milionów euro szykuje także Bank Światowy. Co daje łącznie wsparcie w wysokości miliarda euro. Nie możemy poddawać się rosyjskiemu szantażowi, podkreśla polski premier Mateusz Morawiecki, wyrażając aprobatę co do unijnej deklaracji. Kreml stara się obarczyć Zachód winą za kryzys żywnościowy, który sprowokował i zaaranżował, aby wywrzeć na nas presję do zniesienia sankcji. Nie możemy poddać się rosyjskiemu szantażowi. Ostatnie wydarzenia pokazały, jak niepewny jest szlak morski i musimy zapewnić sprawne funkcjonowanie korytarzy solidarności. Obecne instrumenty finansowe Unii Europejskiej nie zostały zaprojektowane w celu radzenia sobie ze specyfiką i pilnością tej sytuacji. Dlatego z zadowoleniem przyjmujemy inicjatywę Komisji dotyczącą zapewnienia dodatkowych mechanizmów finansowania Unii Europejskiej dla rozwoju infrastruktury granicznej Unia Europejska-Ukraina. Szef polskiego rządu wskazał także na potrzebę działań zmierzających do przeciwdziałania rosyjskiej dezinformacji w najbardziej wrażliwych częściach świata.